No nie. Wiktoria, serio? Vlogmas. Trzeci. Kochani, witam was bardzo serdecznie w trzecim już dniu Vlogmas. Jak widzicie, ja jestem mega niewyspana, ale to nic, dzisiaj wstałyśmy odrobinę wcześniej, prawda? Tak, i stwierdziłyśmy, że pora zacząć nagrywać od samego rana. Pomachasz? Nie? Oj, buzi chcesz, tak? Daj buziaczko. Zapraszamy was na dzisiejszego Vlogmasa. Dziewczynka. Lala. Lala tu jest, tak? Co Niunia gotuje mamie? Co Niunia gotuje? Marchewkę tu widzę. Marchewkę. Jesteśmy na górze, ponieważ jeszcze nie otworzyliśmy kalendarza adwentowego. Oczywiście ten z czekoladki otworzyłyśmy z samego rana. Wiecie, ja jestem łakomczuchem, więc nie mogłam się powstrzymać i dzisiaj mamy coś takiego okrągłego. Stawiam, że to może być może jakiś cień, puder, no nie wiem, no zaraz zobaczymy. Także otwieramy. Sprawdzam, czy to na pewno trójka, ale tak, trójka. I sprawdzimy, co my tu mamy. Rozświetlacz z Lovely. Więc dzisiaj coś do makijażu. Rozświetlacz jest w takim złotym kolorze. Ja nie wiem, czy one mają tutaj numerki jakieś. No nie. Wiktoria, serio? Dzięki, kochanie. Wylałaś na mnie wodę. Jak mogliście zobaczyć przed chwilą, mieliśmy małą awarię. Zostawiłam szklankę z wodą i Wiktoria podeszła i mnie oblała nią. Okej, mniejsza o to. Podsumowując, w pierwszym okienku mieliśmy skarpetki, w drugim kulki rumowe i trzecie okienko to rozświetlacz z Lovely. Możesz mi powiedzieć, dlaczego oblałaś mnie wodą? Chciałaś zapewnić atrakcję na Vlogmas? No tak, pięknie, dziękuję ci córeczko, dziękuję. Wiecie co, stoi i się śmieje, bo wszystkiego bym się spodziewała, ale nie tego, że ona weźmie tą szklankę i podejdzie do mnie i wleje na mnie tą wodę, naprawdę. Idę się ubierać. Stoję pod Biedronką, ponieważ przyjechałam na drobne zakupy na obiad i zobaczcie, jaka jest pogoda, po prostu jest okropnie. Pada deszcz, aż nie chce się wychodzić z domu, ale niestety trzeba. Także ja biegnę szybko do sklepu, żeby nie zmoknąć. Co powiecie na szybki food haul z auta? Wszystko wypakowałam, żeby wam od razu pokazać. Więc kupiłam makaron tagliatelle. Powiem wam, że to jest mój ulubiony. Wzięłam również taki makaron. On będzie dobry do takich sosów serowych. Do tego dwie śmietanki, banany, szpinak. Uwielbiam właśnie makaron tagliatelle, szpinak i do tego śmietanka 30. Mówię wam, idealnie. Wzięłam dwie gumy, dwa razy serek i surówkę. Takie oto moje szybkie zakupy, mogę wracać do domu. Minut temu Vlogmas wszedł na kanał, więc za chwilę zabiorę się za odpisywanie na wasze komentarze. I nie wiem, czy wam pokazywałam, ale niestety jest błąd. Dzień trzeci! No właśnie, zamiast drugi powiedziałyśmy dzień trzeci. No ale trudno, już tak zostawiam. Już po obiedzie, siedzę sobie teraz z prosiakiem, trochę się bawimy, prawda?
Prawda? Tak. Tak. A kto to do mnie przyszedł? Kto to do mnie przyszedł? Niunia? To twój konik, tak? Patataj, patataj! Codziennie sobie szykuję swój kalendarz, żeby wziąć okienko i po prostu następnego dnia nie szukać godziny i nie mogę znaleźć czwórki. Ale zaraz może mi się uda. Dziewiątka. Piątka. To jest dopiero zadanie. I znalazłam czwórkę. Jutro jest pomarańczowe okienko. I wkładamy pod choinkę. Niech sobie leży i czeka na jutrzejszy dzień. A kuku, pokażesz naszym widzom, gdzie jest choinka? Gdzie choinka? Gdzie jest choinka? Tu, a są bombki? Są bombki, prawda? Weźmiemy was, o! Pokaż, gdzie są bombki. Gdzie jest bombka? Tu jest bombka! Może mnie nie widzicie, bo jest strasznie ciemno, ale jesteśmy w samochodzie i jedziemy na kulki. Zwiero. Wiktoria, gdzie ty przyjechałaś? Przyjechałaś się bawić? Wróciliśmy z Fikolandu i ja oczywiście musiałam zjeść coś słodkiego. Dzisiaj padło na Milkę, na pieguski. Uwielbiam te ciastka. I za chwilę będziemy myć Wiktorię. Ja również pójdę pod prysznic i powoli będziemy szykować się do spania, ale najpierw chyba zrobię sobie maseczkę. Pierwszorzędnie zmyję makijaż i robię to w dalszym ciągu płynem micelarnym z Eveline, tym różanym i powiem wam, że sprawdza mi się świetnie i chyba kolejną buteleczkę to również kupię właśnie tego płynu. Chyba dzisiaj przetestujemy maseczkę od mojej Bicki. Decyduję się na tą maseczkę z Avonu, zobaczymy. Czy będzie fajna? I gotowe, maseczka nałożona, ale żeby nie było, że tak się relaksuje, to zobaczcie na to. Jest oczywiście ze mną Wiktoria, która tutaj robi porządki w szafkach. Maseczkę zmyłam, jak możecie zobaczyć, posmarowałam się kremikiem. Idę myć Wiktorię, później będę montowała tego vloga, w tym czasie Junia będzie się bawiła. Znamy się już z wami, widzimy się oczywiście standardowo już jutro. Pa, pa! Co? One mają tutaj numerki jakieś? No nie. Wiktoria, serio? Tak, też cię kocham. Też cię kocham, Mila. Zobacz. Zobacz, pokaż jaka jesteś piękna. Mua! Już wystarczy. I stwierdziłam, że...